Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj prosty, szybki przepis, jak ubić, uczepać, jak zwał, tak zwał w domu sobie bitą śmietanę. Potrzebne składniki tylko 3. 200 g śmietany 30-36% i ważne jest, żeby była mocno schłodzona. Łyżka cukru pudru, ja tu mam cukier brzozowy i łyżeczka tak zwanego cukru waniliowego. Żeby ubić naszą śmietankę, potrzebujemy jakiegoś mechanicznego, najlepiej urządzenia. Ja tu mam taki ręczny mikser i po prostu włączamy na najwyższe obroty i ubijamy naszą śmietankę. Ubijamy do momentu, aż nam śmietanka będzie stała, to znaczy no, będzie sztywna, to znaczy no nie będzie po prostu z naczynia nam wypadać, tak samo jak przy białku, proszę bardzo. I wtedy na sam koniec dodajemy nasz cukier waniliowy oraz cukier puder. I tak ubitą naszą śmietanką możemy sobie napełniać na przykład nasze babeczki słodkie, proszę bardzo. Fajna, sztywna śmietanka. Domowa, najlepsza. Naszą ubitą śmietankę wsadzam, ja mam tu taką szczykwę. Można użyć innego worka, jakiegoś cukierniczego czy coś. I nasze babeczki po prostu wszczykujemy naszą ubitą śmietankę. Fajnie, artystycznie wszczykujemy po wszystkich naszych babeczek. Ile chcemy, możemy całe babeczki napełnić naszą bitą śmietanką. I tak wszystko. I tu macie Państwo przykład wykorzystania naszej ubitej na sztywno śmietany, wykorzystania także naszych babeczek. Są to babeczki z bitą śmietaną. Jako dekorację użyłem kakała z cukrem, kawałków połówek winogron bez pestek, cząstki pomarańcza, pół orzecha laskowego oraz żurawinę suszoną. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.